tutaj mamy Artura. Siema. Dzisiaj gramy w sali Solaris. Słuchajcie, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. 41 tym razem. Graliśmy już w tej sali. To tylko teraz dla was zagadka, w którym vlogu? Nagrywać? Pomysł jest taki. Poczekaj chwilę. Że ja tu podjeżdżam, wysiadamy z samochodów. Jest ujęcie na nas. Stajemy tu z Pawłem. Tak jak tam ci w Zurichu stanęli, wiesz. We dwóch jest, objeżdżasz nas kamerą dookoła i później, wiesz, w tle, żeby Solaris był. Ujęcie pierwsze dzisiaj z kartonem będzie, nie z kolumną. Słuchajcie, jesteśmy z grubsza rozstawieni, ale jeszcze się nie podłączyliśmy do końca. A tutaj mamy salę, słuchajcie. Dzisiaj gramy wesele u mojego znajomego, mojego kolegi. Także pozdrawiamy serdecznie Krzysia i Paulinę. Co tam się, Paweł, stanęło? No, nam się tak stanęło, że po prostu się zerwał przewodzik od zasilacza. Co się stanęło? Zasilacz od odsłuchu. Odsłuchowego. Takie są rzeczy. Ale zaraz to ogarniemy. Jedziemy na marsza już, słuchajcie. Dobry. Witamy również serdecznie. Przybyłem tu z ziemi wieluńskiej, aby kolejną parę uszczęśliwić tym powozem bajecznym. Super. Wszystkiego dobrego im życzę.
powiedzieć na ten temat, Arturze? No słuchajcie, ja już jechałem tą karetą. Jakbyście chcieli zobaczyć odcinek z tą karetą, to zapraszam Was na ślubny patrol, strefę narzeczonych. Link tutaj oczywiście na dole będziecie mieli w opisie. Tak samo jak w poprzednim vlogu Wam mówiłem, odcinek z Panem Maciejem odnośnie samochodu, bo to właśnie Pan Maciej ma tą karetę. Także zapraszam Was, tam możecie sobie obejrzeć, zobaczyć ofertę też Pana Macieja. Już tak produktowo, bardzo reklamowo dzisiaj. Ale nie, kareta, słuchajcie, super sprawa. Jeżeli jeszcze taka jest pogoda jak dzisiaj, no to mega, mega fajna sprawa. Jeszcze Wam muszę powiedzieć, że Pan Młody, Krzysiek, to jest mój kolega ze szkoły, z techniku. Chodziliśmy razem do szkoły, także dzisiaj się żeni z Pauliną. Krzysiek się żeni, Zaśpiewamy dzisiaj, Krzysiek się żeni. No i co, kochani, jedziemy na salę, musimy naprawić zasilacz. Stała się niestety straszna rzecz z zasilaczem od odsłuchu Pawła. Ekipa jedzie z serwisu z Warszawy. Tak, ekipa serwis, który przyjeżdża. Specjalista z Warszawy. No już jesteśmy po marszu, jesteśmy na sali. Słuchajcie, dzisiaj będą różne konkursy, fajne, takie zaplanowane przez parę młodą. Tutaj mamy takie pudełko z gadżetami. A, zaraz Wam pokażę. Napisane portamento. Także już tutaj się dobieramy. Różne tańce z gwiazdami i różne inne takie. Kochani, zaczęło się, właśnie się zaczęło. Bardzo fajnie się zaczęło. Z tego co widzę, to goście są bardzo zabawowi, bardzo nastawieni na dobrą imprezę. Popatrzcie, tam za mną już pierwszy posiłek został wydany przez salę. A tutaj do mnie idzie Paweł. Co tam, Paweł, u Ciebie? Wszystko gra. Najlepszy posiłek. Tutaj zobaczcie, mamy stoliczek tam w oddali. A tutaj zaraz mamy lusterko i mamy scenę. Miejsca do tańczenia na parkiecie dosyć sporo. Głosy zostały już zliczone, więc nadszedł czas na ogłoszenie naszego konkursu na króla i królową bal. Pierwsze miejsce ex aequo, tak. Zajmują, uwaga, uwaga, nasi najwspanialsi rodzice. Pragniemy Wam serdecznie podziękować za trud, troskę, szereg wyrzeczeń, miłość, radość i wszystkie dni, które razem przeżyliśmy. Jesteśmy po torcie już. Dzisiaj tyle się dzieje na weselu, że nawet nie jestem w stanie Wam skręcić więcej ujęć. Nawet zapomniałem o ujęciach jakichś z grania, jak gramy. Po prostu musicie wybaczyć.
Nie zawsze się da, bo nie ma czasu. Chciałem wam powiedzieć, co się działo. Był ogłoszony konkurs na króla, król i królową balu, ale tak po cichu wam powiem, że ten konkurs był ustawiony, ponieważ konkurs wygrali rodzice młodej pary i to było takie trochę po cichu, wiecie, podziękowania dla rodziców. Tak, jak widzieliście, takie szarpy dostali rodzice. Nie wiem dokładnie, co tam było napisane na tych szarpach, ale uwierzcie mi, że pomysł był świetny, bardzo fajny, bardzo oryginalny. Jeszcze jesteśmy przed oczepinami, jeszcze słuchajcie, biesiadę mamy do zrobienia. O, nie wiem, czy mi widać. Jeszcze słuchajcie, musimy zrobić biesiadę ze stołami, jeszcze musimy zrobić jeden konkurs, a już mamy 20 po 23, więc nie wiem, czy się wyrobimy do oczepin. Także mało czasu. Wesele się toczy. My jesteśmy dzisiaj tak urobieni po prostu po pachy, że nie mamy czasu nagrywać vloga, także no dzisiaj krótszy taki vlog, mam nadzieję, że przeżyjecie. W ogóle goście dzisiaj byli tacy, że od samego początku, słuchajcie, już się bawili. Naprawdę nie trzeba było nic z nimi robić. Od razu wyszli, tańczyli od samego początku. Jeszcze się nie skończyło, ale już teraz został przed nami ostatni set utworów teraz. Także dogrywamy, kończymy, mamy godzinę trzecią. Jesteśmy, kochani, po imprezie. Zmęczenie już się daje we znaki. Daliśmy z siebie 150%, żeby zrobić, słuchajcie, imprezę. Goście już się żegnają z młodą parą. Już powoli wychodzą. A ja was zapraszam na kolejnego vloga. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Widzimy się niedawno. Hej!